This is Operation Kingslayer. Listen up. Our field of operation is Bolivia. Dense jungles, freezing mountains, and salt flats. If you don't watch your back, you won't leave it alive. Your target is the Santa Blanca drug cartel. Their network relies on fear, violence, and intimidation. You'll need to destroy them from the inside, destabilize each aspect of their operations. Production, smuggling, influence, and security to bring them to their knees. You have full autonomy. You pick your targets. You decide how to take them out. Just get it done. Gather your intel. Learn who the players are, learn their methods, then destroy them. To make this op a real party, the local military force, UNIDAD, are on the cartel's payroll. They've been fighting it out with a low-rent rebel group called the Qataris 26. You want to survive? These underfunded and under-equipped rebels are your new best friends. You gotta think. You gotta be strategic. No one will come when you call for help. Use what you can to get the job done. You have your arsenal and every vehicle you can find at your disposal. And don't be afraid to throw out the playbook. Each of you is an elite warfighter, but together, you have the strength to take down an army. And remember, ghosts, credit is failure. You will burn the Santa Blanca drug cartel to the ground, but no one will know who was holding the match. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Shard32, a ze mną jest R.Obcy. Cześć. I będziemy dzisiaj grać w Ghost Recon Wildlands. Ostatnio obiecałem, że jak znajdę kogoś do pogrania w tą grę kooperację, to zagramy. No i dzisiaj sobie pogramy w kooperację jeszcze w tą otwartą betę, którą tu mamy. I dobra. I sobie dosyć sporo tutaj tą mapę przeeksplorowałem i w sumie dosyć sporo zadań wykonałem na tym terenie drugim jeszcze nie, ale tutaj mam już prawie wszystko zebrane z tych pobocznych rzeczy. No i Rafale, ja bym chciał się wybrać do pewnego miejsca, bo tam są fajne akcesoria do broni i to miejsce mi się bardzo podoba, tam fajną akcję można zrobić, więc zapraszam cię do minibusa. Okej. Okej. Możesz sobie do bagażnika usiąść. Chcesz siedzieć w bagażniku? Czekaj, jakoś... Jak się przemieszczę? Dobra, będę się już przejmę. Dobra, dojadę. Dobra, trochę... Murek już chodziłem. Dobra, podjedziemy do tamtego miejsca, które oznaczyłem, już tam fajną akcję można rozegrać, ale ja podjadę tam trochę bardziej od drugiej strony. A czym to zaznaczyłeś? Ja zaznaczyłem... Ty nie widzisz mojego zaznaczenia? Nie. No ja na mapie zaznaczyłem. No nieważne, ja wiem gdzie mam iść, ty po prostu do mnie podejdziesz, a... Nie, to wszystko. Właśnie, mam termowizję i noktowizję. Wszystko. Dobra, weźmiemy, podjedziemy sobie tutaj. Nie, dobra. Tak jak już mówiłem. No, ogółem sprawdzałem niby... Tak myślałem, że to przez to, że takie mam nagrywanie włączone, tak strasznie gra mi chodzi. Co po części jest prawdą, ale to bardzo też... Dobra, Rafał, wysiadamy i idziemy na piechotę. Bardzo okay. Jest problemem to, że po prostu ta gra ma taką beznadziejną optymalizację i po prostu takie spadki płynności nagłe są nawet bez nagrywania. Więc to jest denerwujące czasami.
No ale cóż. Gra jest naprawdę fajna i naprawdę mi się to spodobało, co tutaj było dostępne. I co, ulepszyłem mój sprzęt dosyć mocno. Mam granatnik podwieszany i mam snajperkę. Dobra, zaraz dojdziemy do punktu. Dobra, to ja będę snajperem. Ja będę z góry cię osłaniał, a ty będziesz tam, wejdziesz na dół. Mhm. I na dole będziesz... Co ty będziesz tam na dole? Ojej. Czekaj, a ja gdzie czaisz? Czekaj, za mną. Na dole po prostu musimy opróżnić ten... O jest. Opróżnić... to miasteczko tam. Co? Dobra, którędy tutaj podejść, żeby... Dobra, chodź za mną na razie. No, idę. Okej. To tutaj będzie mój punkt obserwacyjny, bo ja już sobie taki wypatrzyłem fajny. No, to ja sobie będę tu. I widzisz to miasteczko tutaj całe? Aha, ty no schodzisz widzę. Na dół i ty robisz po cichu. Po cichu, rozróbę, ale po cichu na dole. A ja będę cię osłaniał snajperką. No, ja postaram się. Wysyłam już swojego drona. Tutaj skanuję teraz. Ty też widzisz w ogóle to, jak ja oznaczam przeciwników? Tobie tak, są. Widzę. No okej, okay, no to fajnie. To w takim razie tutaj wszystko. Tylko mogę, jesteś snajper, informuję, nie? No też okay, mam snajper. Ja się zaraz snajperem zajmę. Nie ma nikogo. Okej, okay, tu jeszcze jest. No i naszym pierwszym zadaniem na dziś będzie oczyszczenie tej wioski. Dobra, to chyba wszyscy będą zaznaczeni, nie? No okej. Okay. Wiesz co? Postaram się to na cicho zrobić. Postaram się, nic nie obiecuję, że 100%. Wiesz co, ja chyba zmienię jednak miejscówkę, bo trochę mnie tutaj nie pasuje jednak. Krzaki mi zasłaniają. Ja się jeszcze tylko trochę przemieszczę, kawałek. Więc na spokojnie tam czekaj. Najpierw wyeliminuję snajpera, bo będzie, nie będzie wtedy nam przeszkadzał. Dobra, ja już sobie tu opatrzyłem wszystko. I tam idę, do... Okej, okay, mam ładną skarpę. Nie dron. Położę się, wyciągnę moją snajperkę. Okej. Okay. Dobra, to najpierw... Dobra, snajper już leży. Okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Oj, kurwa. Dobra, jeden leży. Dobra, widzę, że tam tego załatwiłeś. A może jakoś złapać od tyłu postać i nie wiem, można, zabrać jakoś? Można. Na E. Podchodzisz i łapiesz na E. Ale od tyłu. A na F, ale jak naciśniesz F, to ją ogłuszysz. Ale od tyłu muszę tak, wtedy. Tak. Dobra. Jest jeden koleś. Czekaj. Zaznaczę ci go, okej? Okay? Okej, okay, zaznacz. Tu może go widzisz. Okej, okay. Załatwię go. Okej. Okay. Ci dwaj będą trochę ciężko, by ich rozwalić. Tamtych dwóch? Co są tam dalej? Mhm. No, na spokojnie. Zaznaczmy go... Zaznaczyłem obu. Wybierz sobie tak, jednego. Tak, tylko że jeszcze jest problem, bo... Czekaj. Widzisz tam kogoś jeszcze? Tak. Tak, jest tam ktoś jeszcze. Gdzie? Zaznacz go jak możesz. Na B masz lornetkę, nie? Czekaj, bo on podchodzi, bo to tak coś podejrzewa. Czekaj, jak się ten leżało na ziemi? Na C. C, bo ja dobra. Tutaj nie widzę nic. Już było... zaznaczam. O, tu jeszcze jest dwóch gości, widzisz tu z tyłu. Aha, tutaj widzę, okej. Okay. Znaczy z tyłu, z boku, dla mnie to jest jakby z tyłu. Tak, trzeba patrzeć z góry. To spróbuję tego gościa tam załatwić. Tego, co go zaznaczyłeś?
Dobra, zaczekaj chwilę. Dobra, pad. Uważaj, nad tobą jest tam gościu. Ja go nie mogę sięgnąć snajperką, bo niżej nie zejdę. Ale tego się mogę pozbyć. Okej. Okay. Zaznacz go, jeśli możesz. A, tutaj. Widzisz już go? No, za mną, nie? No kurde. Nie trafiłem. I? No i chyba strzeli alarm. Okej, okay, chyba jednak nie. Załatwiłeś go? Dobra. Tak. Chyba jeszcze są spokojni, tak więc ja zaznaczam tych dwóch. Ja biorę jedynkę, ty weź dwójkę. Powiedz jak będziesz... No. Tylko chwila, bo trzeba jeszcze zobaczyć, czy nie, kto nie krąży, nie? Bo wiesz, rozwalimy jednego, a będzie trzeci, na przykład, który zauważy, nie? No mi się wydaje, że dosyć dokładnie zbadałem tu teren, ale jeszcze wyślę drona. A, jeszcze tam jest. Okay. Na górze, o. Dobra, dobrze. Dobra, tu wziąłem. Tam kogoś jeszcze? Znalazłem forsę. Okej. Tak więc. Dobra, kogo bierzesz wtedy? Ja biorę jedynkę. Czekaj, jedynkę to muszę zaznaczyć dwójkę. No ja mam, zaznaczyłem ich obu. Dobra. Dobra, gotowe? To mów kiedy, no. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Sorry, jakoś mi zauważył tę dwójkę. Ale nie ma chyba alarmu, nie? Nie, nie. Spoko, udało się go szybko załatwić. Nie można jakoś to ciała zabrać? Nie, nie można, niestety. Kurde. Dobra, teraz musisz udać się wyżej. Czekaj, bo tam z prawej strony jeszcze był, tam z boku. No tam go załatwiłem już. Tak? Tak. Teraz została nam tylko ta góra tutaj. Czterech, nie? Tak mi się wydaje, nie widzę tu nic więcej. Tak. Fajny jest ten dron. Podejść. Ja sobie będę taki, ja jestem takim twoim snajperem. Strasznie to jest fajne. Mi się strasznie podoba ten dron w ogóle, nie? Dobra, tam jest ich dwóch. Nie wiem, czy dam radę ich zdjąć naraz. Dobra, to ruszaj tam, nie? Już się ruszam. Ja spróbuję ich tak z dwóch zdjąć naraz. Nie wiem, czy mi się uda. Widzisz tych zaznaczonych? Widzę, ale tam jeszcze jest trzeci tego, wiem, nie? Wiem, ja ich spróbuję dwóch naraz zdjąć. A czekaj, a jakbym spróbował inaczej? Bo tutaj się widać, dwóch ze sobą rozmawia, trzeci krąży, czyli no. Tak patroluje, nie? No. Dwóch kolesi jest z boku, tak jak patrzysz prosto z kościoła, nie? Z lewej strony. Czekaj, są, tu ja też się tam patroluje. Ja się spróbuję przemieścić. Tutaj mogę mieć lepszą pozycję snajperską na akurat ten teren. Dobra, to się przemieść. Ja ci tutaj zaznaczę, ci pokażę. No i jeden koleś jest na dachu, nie? Tutaj. Yo, cartel gunman. Inside the church. Okej. Okay. Ja szybko się przebiegnę. To co, mówisz tych dwóch najpierw załatwić? Jakoś tak od tyłu trzeba tam, no. Tutaj z boku, tam gdzie jest ten kościół, właśnie tu z boku, nie? Mi krzaki zasłaniają, ja ich za bardzo nie widzę. Czekaj. Dobra, udało się jednego. A ten drugi co? Widzisz mnie? Widzę cię. Okay. Ale tam zaraz cię straczę z oczu. Kurde. Weź bliżej, nie wiem. Kto? That's a kill. Kurde, nie trafiłem. Jak alarm ten? No bo tam było ich dwóch. Załatwiłeś jednego, drugi zauważył trupa. Idą posiłki. Czyli nie udało się na cicha akcja. No ale i tak poszło nam dosyć nieźle. Ja spróbuję... Ty strzelaj z dołu, nie. Kurde. Sorry. Próbowałem wziąć ten
lepszą broń, ale przez przypadek wziąłem drona. Ja nie wiem, czy ja dam radę tam do ciebie podejść. Dobra, zostaw mnie. Zostaw przyjaciela. Wykrwawię się i koniec. Ile masz jeszcze do wykrwawienia? 5 sekund zostało. Ile? 5 sekund zostało. Nie wiem, czy dam radę cię uratować. No i ile? Czekaj. Nie wiesz, co już nikam. Oj. Oj! Dobra, żyję. Tango down. Contact, front of the church. Co z tobą? Żyjesz czy nie żyjesz? Jakoś tak dziwnie, po prostu skończyły się sekundy i leżę i obracam cały czas głową. Dobra, ja spróbuję zaraz cię uratować, jeśli dam radę. Przez okno mogłeś chyba wejść, jeśli dobrze wiem. Okej, okay, chyba mogę cię uleczyć. Wstawaj, chłopie. Ała, bolało. Dobra, to są chyba zakładnicy. Przynajmniej powinni być. A zresztą. Okej. Okay. Ja tylko luknę sobie na mapę, gdyż tutaj chcę oznaczyć ten cel mój misji. Dobra, najpierw. Dobra, tam wyżej jest amunicja jakby co, ale to na razie nie będzie nam potrzebne. Idziesz za mną. Ja tutaj wiem, gdzie jest wszystko, co potrzebujemy. Okej. Nie chcesz jechać? Chodź, tutaj to jest kawałek. Yo, I got a weapons case here. No. Chodź, tutaj, do tego budynku. Nie wiem, czy ty też musisz to wziąć, czy jak? Już idę, idę zobaczyć. Tutaj u mnie na półce leży. I właśnie to wziąłem. Aha, to ja też wziąłem. Już wcześniej wziąłem to. Aha, no. No po to przyszliśmy. Tu jest amunicja, sobie weź. Nie wiem, czemu ciągle mi się ta kamera zmienia w ogóle. No bo to jest tak, kamera tutaj dziwnie chodzi w tej grze. Okej, okay, to teraz ci pokażę moją fajny sprzęt, jaki udało mi się zdobyć podczas wykonywania misji pobocznych. Zsyłają mi... Myśmy zesłali. Zesłali mi... Kurde. Halo, gdzie mój samochód? Mam zsyłanie samochodu, takiego wiesz, że dzwonię sobie, a oni mi zsyłają samochód, tylko że mi gdzieś się nie pojawi. Nie wiem, czy nie trafili, czy co. Dobra, to co, bierzemy Jeepa? No jasne. Kto prowadzi? Mogę ja prowadzić. Dobra, tylko luknę na mapę. Sobie, co my tu możemy wykonać? Misje główne teoretycznie możemy, albo poboczne. Co proponujesz? Nie wiem, no jak ty wolisz. Okay, my to jest obojętnie. Wolisz na tej trudniejszej mapie, czy na łatwiejszej mapie? Bardziej trudniej, na trudniejszej mapie. Trudniejszej, Więcej będzie expa. No nie wiem, czy więcej będzie expa, ale po prostu będzie dalej stąd. Będzie zima. No to już jak ty wolisz. Dobra, co my tutaj mamy? Zlikwiduj instruktorów. Się zastanawiam, co ja bym mógł tutaj zrobić, bo tutaj tyle fajnych zadań pobocznych. Ale które? Jestem ciekaw, tylko czy ty możesz się teleportować razem ze mną? Tutaj teoretycznie jest misja, w której... Chcesz shotguna? Mogę. Dobra, to pójdziemy tutaj do misji głównej. W tej misji... Pokazało ci misję? Tak, pokazało i nawet jest taka strzałka. No, to fajnie. Tam jedziemy. Tam będzie misja.
pokazuje ci pies, gdzie jechać? Tak. Nawet sam się zaznaczyłem nawet na żółtym. Okej. Okay. To weź ty prowadź. Czemu ja? Bo ja jeszcze nigdy nie jechałem jako pasażer. Aha, no dobra. Tylko od razu informuję, że słabo jeżdżę. Oj, spoko, ja też jestem prowadzi. Jedź przez ten. Chwila, jestem ciekaw, czy na mapie ja się poruszamy się. Gdzie my moglibyśmy zobaczyć? Gdzieś ty dojechał. No, jechałem w ogóle, zrobiłem taki ostry zakręt i dopadłem z drogi. No ale jakoś dajemy radę, bo jakoś nie wiem. Dobra, ja sobie spróbuję. Patrz, sobie wykucnąłem z... przez okienko i mogę strzelać. Fajna, co? No. No, o, udało się. No nie wiem, jak się teraz schować. Kontrol. Kontrol? O, tak. Ja z początku wychodziłem, jak tam wychylałem się wtedy. Ja nie wiem. W ogóle nie widziałeś? Nie, nie widziałem. Nie zwróciłem na to uwagi. No dobra, to idziemy. Do tej misji. Powiem ci, że fajne są misje. Strasznie ciężko lata się tutaj helikopterem. Właśnie próbowałem latać helikopterem, jak miałem tą pierwszą misję. Co? Jedź stąd szybko, bo zaraz nas będą bić. Ogółem helikopterem się dużo trudniej steruje. To jest chyba jedyna gra, w której helikopterem się steruje trudniej niż samolotem. Samolotem sobie radzę, ale helikopterem strasznie. Ale ogarnąłem już trochę helikopter i już wiem, co trzeba robić. Ogółem, żeby jechać... lecieć do przodu helikopterem, nie spadając w dół, musisz przez chwilę polecieć do przodu, wtedy on się tak nachyli. I trochę przytrzymać shift. W pewnym momencie, a przez cały czas trzymając shift, on się wtedy nachyli bardziej, jak zacznie lecieć jakby tak w dół, naciskasz jeszcze dodatkowo S, trzymasz wtedy jednocześnie shift, S, U i wtedy lecisz prosto do przodu. Wiem, trochę, do końca tam nie rozumiem, ale latałem już helikopterem i trochę już tam porobiłem, nie? A ty? Dobra, to może wysiądźmy już. Nie, czekaj, dam radę! Dałem radę. Dobra, wysiadaj już. Dzięki. Co się stało? Przejechałeś mnie. Serio? Mówię, wysiadamy, bo już został kawałek to ten. Reanimuj mnie. No. Halo. Ale bynajmniej się umyjesz. Tak. No, jak tam kąpiel? Mokra. Dobra. W ogóle, jak naciśniesz H, to chowasz broń. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak? No. O, nie wiedziałem o tym. O, widzisz? A jak naciskasz Alt, to chodzisz tak powoli. Znaczy się musisz nacisnąć raz Alt chyba? Nie, Alt ja mam oddalenie kamerki, ja mam pod tą... pod C... Nie, czekaj, C było ten. Co to było? Dobra, nie ważne. Okay. Też się oddala kamera, ale jakoś tak... We're looking for the captain who's in contact with your Toledo. We need the target alive. Roger that. Okay. Ła, co się stało? Zostałeś zastrzelony? Nie, żyję! The drone is airborne.
Nie, chodźcie! Chyba snajper zauważył. Bo dostałem taką powiadomienie, samouczek, że wiesz, sprawdzą jakieś wiadomości czy coś, nie? Dobra, wezmę drona. No, że dostałem takie, wiadomości. Kurde, drona mi zastrzelili. A we mnie strzelają. A ja leżę. Leżysz? Nie, no, nie w sensie, że coś w tym stylu, tylko że po prostu... okay, po prostu ja leżałem w krzakach, nie? Podkraść i zaraz ich trochę wystrzelać. To jest ta dziwna organizacja. No właśnie dostałem, jak mówię, dostałem informację właśnie o tych ludziach, samouczek właśnie, że oni są bardziej niebezpieczni, że tam... Aj, dostałem, musisz mnie podnieść. Że oni mają tą lepszą broń. Dwóch snajperów, został jeszcze Sorry. To tyle. Dobra, przynajmniej będziemy mogli ten, zrobić to po cichu. Przynajmniej spróbować. Może przez, moja wina, bo nie mogli mnie widzieć, bo jak dostałem, jak mówię, tą informację o tym samouczku, to ja czytałem i to jest snajper we mnie strzelił. Aha. No. I się przyznaję do błędu, nie? Dobra. No, spróbujemy jeszcze raz, może zadziała. Ogółem ta organizacja jest trudniejsza do pokonania. Okej, ale nie wywaliło nas daleko. Więc możemy sobie na spokojnie to się pobawić. Dobra, ja biorę. Najwyżej ten, dronek. Ty weź drona i weź mi pozaznaczaj, a ja ich spróbuję ściągnąć moją sniperką. Nie ten przycisk. Ciągle się mylę. Dobra. Tylko wiesz co, ja bym musiał trochę podejść bliżej, bo ten mój dron taki zasięg ma słaby, ci powiem. Dobra, już dwójkę załatwiłem. Czekaj, jak się chorszło powoli. A na kucaku się pójdę. Dobra, to ja spróbuję wysłać drona, bo ja mam ulepszonego, więc ma większy zasięg. Już pewnie i tak dużo dalej nie polecę. Czekaj, ja tak podejdę tylko tak do... Snajper. No wiem, zaznaczyłem go. Zaraz się podejdę tylko tak do tego płotu, okej? Okay? Do murku. Dobra, to jest wyślę tego drona wtedy, nie? Nie daj się zauważyć, nie? Ale fajne jeepy mają na tym dole. Tak, przed wejściem. No, fajne są. Dobra, gdzieś tutaj powinno być ich sporo, mi się wydaje. Gdzie oni są? Dobra, zaraz mi dron się wyładuje. Jest dwóch, trzech. Dobra, ja się zajmę najpierw snajperem. Będziemy wtedy, wiesz. No ja, tylko że ty większość akcji byś mógł robić, nie? Bo ty masz snajperkę bynajmniej. Okej. To snajperzy to już przeszłość. Biorę nie ma snajperów? Snajperów już nie ma. A nie chcesz zrobić taką głośną akcję? No nie wiem. Ten. Nie, bo wtedy patrol przyślą. Ale mają zajebisty jeep, no. Nie ma to jak ciche te akcje. Tutaj uważaj, tu jest okienko. Gdzie? Tutaj, z tej strony. No. Ej, to jest koleś. Wiem, właśnie go zauważyłem. Teraz czekam, aż jakoś się pokaże. Dobra, ja wystawię drona. Spróbuj go zobaczyć. Dobra, wystarczyłem ci. Znalazłem przywódcę, zobacz. Okej, gościu załatwiam. Dobra, to chodź za mną, tu jest wejście. Czekaj, jeszcze pozaznaczam jeszcze drona wtedy, nie? Okej. Tu jakiś generator prądu jest. Można wyłączyć jakiś ten. Można wyłączyć im prąd w ogóle, nie? Okej, ja uwolniłem niewolników. Chyba zaraz się zacznie jadka. Informuję, że ten. Mają helikopter, nie? Okej. Jak ty tam wszedłeś? Tutaj przez tą bramę. Naciśnij spacja, to się prze. Aha, dobra. Nie, bo ja myślałem, że jakiś skrót znalazłeś, czy coś. Dobra, ja tutaj sobie... Rebelianci atakują. No i głośno już się zaczyna. Dobra.
Dobra, ale my jesteśmy... Kurde! My jesteśmy dalej incognito. Oni myślą, że walczą z rebeliantami. Nie wiedzą, że my ich wspieramy. Czyli... Więc przysyłałem posiłki, czy nie? Wtedy. Na razie nie, chyba. Nie wiem. A już chciałem ich pod dziw w ogóle. Po ciebie przyjechać, ty byś szedł do tego działka i... Dobra, wyłączyłem prądzik. Nie wiem, co to da. Co? Czyli co, posiłki? Nie wiem, ale wiem, że są wytrzymali. Dobra, oznaczę to. Ja pójdę na górę. Zastrzelę przywódcę może ich tam. Tu jest amunicja. Jakiś laptop. Aj, myślałem, że to nie jest. Tu coś mogę wybrać do skakowania. Okej, idę do ciebie już. Myślę, że zresztą. Patrol chyba tu jakiś idzie już. Tak? Tak. Weapons case here. Dobra. To co, bierzemy jeepa? Zaraz. Na ucieczkę może się jeep przydać. Wiesz co, na ucieczkę to bardziej się przyda ten... Helikopter. Helikopter, właśnie. Chodź tutaj na górę, bo mogę tego przywódcę złapać. Okej, już do ciebie idę. Teraz co? To będę go przesłuchiwał, co? No okej, to idę tam do ciebie, jak się dostanę po tych schodach. No i co teraz? I co teraz powiesz? Mierda! You may as well kill me now, I'm not talking, carajo! That's your choice, but with a pair of sadistic fucks like Yuri and Polito, one day that might be you hanging from their ceiling. You can't trust them. It'd be a relief if I took them out of your life. Look, I'm not a snitch, but let's just say, yeah, they freak me out. The thing is, they're not even in Itaqua. So call them back to Itaqua. Tell them you have a package ready. Oje, dobra, ja tylko se oznaczę. Na szybko. Komórka się przyda jego. Sprzedamy na czarnym rynku. Dobra, idziemy. Co ja mu zrobiłem? Zabiłem go, czy co? Ogłuszyłeś. A, nie, bo coś mi się chwilowo zacięło gra i nic nie wiedziałem, co ja zrobiłem. No, to tak się czasami zdarza z tą grą, no. Taka optymalizacja. Myślałem, że tu jakiś gość chodzi, a to ty. Nie wiem, przycisk. Dobra, to chodź po tą strzelbę. Chciałeś strzelbę, nie? No, to dobra, okej. Uwaga, bo są... No jak padłeś? No padłem. Na górze. Strzelałem do nich. Załatwiłem dwóch chyba. Dobra, trzymaj się jakoś tam. Czy trzymaj jeszcze się? Jeden na dole jest. Ty jesteś... Tutaj. Czekaj, podce. Ja. Dobra. Czołgałbym się do ciebie. Okej. Okay. Albo powiem tak. I nigdzie się nie ruszaj, okej? Okay? Dobra, najpierw stoję. Ten, wezmę ten wsparcie może. Ale kurde, fajna ta gra, co? Fuck took you so long. Mhm. Świetne. Ile ich przyszło, ej. No i coraz więcej przychodzi. No tak, bo to jest ten, ta organizacja, oni się nie... Ten... Jest co, weź, może weźmiemy jeepa jednak. Dobra, ty masz, bo ty masz ode mnie lepszą broń niż ja, nie? Więc będziesz lepiej ich zabijał. Chodź za mną, tu jest ten sprzęt, po który przyszliśmy, po tą strzelbę. Czekaj, jakąś skrzynię oznaczyć. Musimy się na drugą stronę przedostać. Dobra, biegnę. Okej, oni poszli tam, gdzie my byliśmy, więc na razie jesteśmy ten, czyści. O, helikopter bojowy. Fajnie. Już idę. Dobra, ja tutaj... chwila. Gdzieś tu jest, powinien być ten sprzęt. Chyba wyżej. Chodź, piętro wyżej. Tu będzie ta strzelba. Ty jakąś beczkę znalazłem. O co chodzi z tym, że ja coś zapisuję? Co zapisujesz?
No ja podchodzę do jakichś, na przykład do tych beczek różnych, aha, do skrzynek. No to są surowce. Te surowce są potrzebne do tego. Te surowce są potrzebne do tego, aby... Tu na dachu jest. No tak, tylko do dziwne tego, jest... aby kupywać ulepszenia. Chodź. Rako. No tak, tylko dziwne jest to, że ja rzucam. Więc no ci tak, zabieram, tylko wrzucam. Wiesz o co tam chodzi, bo ty wrzucasz nadajnik. I ten nadajnik potem przylatują ludzie, wiesz, ci rebelianci i ich zabierają. O, mam snajperkę. Tak? No. A jak się bierze? Na i masz ekwipunek i tam wszystko ten, ale to na razie nie bierz, bo to trochę zajmie. Chodź szybko, uciekniemy ze sobą. Dobra. To kto leci szybko, tam? Bo oni tutaj już idą chyba. Kurde. Coś tu się pali. Chodź za mną, za mną. Ja mam tutaj fajną drogę ucieczki. Już biegnę, 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 biegnę. Motorówką popłyniemy, tak? Tak. Ach ty. Dobra, kto prowadzi? Szybko. Siadaj za działko, ja prowadzę. Dobra. No, teraz możesz sobie zmienić. Coś ci przerywa. Co mi przerywa? A dobra, już nic. Nie, bo coś tam gadałeś, takie przerywanie było. No okej, okay, to teraz może wykonamy sobie tą misję poboczną łączność. Tutaj... Będziemy musieli uprowadzić helikopter, aby go... Za to dostaniemy po prostu dużo... Ej, coś ja zrobiłem. Gdzie ja wylądowałem? Ja tylko mapę na chwilę włączyłem. Znowu jakiś samouczek. Przeczytam sobie, dobra? Okej. Okay. O, tu też coś mam. Dołączyłeś do misji innego gracza, aby zdobyć PD za jej ukończenie. Wybielony interfejs. Ej, my musimy wrócić tam z powrotem. Czemu? A nie, dobra, nie, ja to jest zaznaczałem tutaj inną misję. Nie, bo myślałem, że trzeba lecimy zrobić tutaj, to będzie trudniejsze i ciekawsze, bo nie umiem... Samolotem może lata się lepiej, ale trudniej się ląduje. Musisz przypłynąć albo pójść po ten helikopter bojowy? Chodź 800 metrów, za 800 metrów będzie samolot, który będziemy musieli zabrać. I nim będziemy musieli zabrać do kwatery głównej rebeliantów. Dobra, to biegnie. Ciemno się zrobiło. Na N masz noktowizję. Ja mam... Bo nie wiem, czy sobie z ulepszenia. Chyba wcześniej też już miałem. Ale ogółem mam... Nie, mam noktowizję. Mam. A ja mam jeszcze termowizję. Tylko uważaj, bo tam na górze krążą ci niebiescy, jak widać. Znaczy niebiescy, to są fioletowi, o. Fioletowi to jest właśnie ta organizacja, nie? Hmm. Zieloni są nasi, a czerwoni są... myśli. Fioletowi to nie wiem co to w ogóle, tacy dziwni ludzie. Dobra. Przyspieszę nam trochę drogę. Czekaj, ja wezmę transport. Czekaj, czekaj, nie! No chodź tu. Ja załatwiłem nam własny transport. No dobra. Tutaj. Skąd on się tu wziął? Z powietrza spadł? Tak. Zrzut był. Gaszę światła, żebyśmy byli mniej wykrywani. No mam to wizję, jak jadę, to i tak wszystko. Co się stanie, jak zginie cywil? Jeśli za dużo cywilów zabijesz, to ten, gra się wyłączy i będzie jakbyśmy zginęli. Tak samo jak zabijasz wrogów, którzy się poddają, to też może się gra. Trochę takie bez sensu, ale dobra. Wolno zabijać cywili, za mną. Nie! Co ja zrobiłem? Co ty zrobiłeś? Nie ten guzik! Niech to! Nie ten guzik! Granat. No wiem, czym się często myli. Sorry, bo ja po prostu jeszcze nie ogarniam tych wszystkich przycisków, nie? Wiem. Spoko. Też mi się często myli granat z tym, z schowaniem broni. To tak samo jak ten snajper. Ja czytałem ten samouczek, tam do mnie snajper strzelił, a ja chciałem ten się położyć, a rzuciłem szpek drona. Halo. Nie mogę się dostać. Chodź tu do mnie.
Stałeś się na górę? No. No to już idę. Może tak powiedzieć. Dobra, jestem na górze, widzisz? No ja też zaraz na górze. Dobra, więc mamy tutaj... Uuu, jakaś skrzynka się weźmie. No i ale tutaj są wrogowie, więc może trochę się tak poskradać czy co. Czemu nic nie mówisz wcześniej? Dobra, już zacząłem strzelać. Połowę ich zabiłem. Ale powiedziałeś tak, zieloni to są nasi. To by myślałem, że to są nasi przyjaciele. Nie, to jest ładunek, który musimy zabrać. Dobra, to chcesz się pomęczyć samolotem, czy ja mam lecieć? No jak chcesz, mogę ja latać, jak masz ochotę. No ja się trochę nauczyłem, więc jest bardziej pewne, że wyląduję. No to już od ciebie zależy. Dobra, to zgadam. Siadaj. The Air Force guy, I got it. Top line. He figures he's gonna take this Delta guy for all he's worth. Your turn. The operator looks in the eye. He says, "What goes up the hill before the comes down again?" Then he lowers his head and he goes back to sleep. The Colonel thinks. He gets out his smartphone and scours the internet for answers, but he can't find it. He calls up his buddies back in Saudi and asks them for help, but they can't find the answer either. Finally, the Colonel admits defeat. W tym samolocie też mogę zapalać i gasić światło. Byłem fajny jest to, że ten, ci goście, jak wykonujesz jakieś misje, to oni zawsze jakieś takie dialogi między sobą prowadzą. A, że tam rozmawiają coś w tym stylu, tak? No, fajne to jest. Patrz ten. Beczkę zrobiłeś. Gdybyś musiał jakieś zaprowadzić do tego miejsca, gdzie są te wszystkie samoloty, to bym musiał wtedy... Ale nie w drzewo! To w drzewo wleciał! Kurde, ja wyskakuję! Żyjesz tam? Żyję. No to nie udało nam się... Ale miękkie lądowanie, że hej, dałeś, nie? Ale nie udało nam się wykonać misji, ale przeżyliśmy, patrz. No. Przeżyliśmy. Ale ty mogłeś wyskoczyć i otworzyć spadochron. No. No ale nie wyskoczyłem. Nie miałem kiedy. Jak tak z drzewa walnąłem. Nie wyszło nam. Co to są za ludzie? Jezu. Jak się... O, chodź, pokażę ci fajny pojazd. Co, traktor? No. Siadaj na tył. Serio? Jedziemy na pole. Tylko czekaj, teraz się... O, tu są nasi, nie? Dobra, A już chciałem w nich strzelać. Oj, ty już byś strzelał. Dobra, zastanówmy się, co my chcemy zrobić. Jak się otwiera, pójść na tamten teren. Trudniejszy. Tu może być coś ciekawego ogółem. Moździerz, uuu, to się może przydać. Na mobil. O. Dobra, idziemy w helikopterze. Nie, to jest... Dobra, to ja startuję. Ty startujesz? Tylko nie skakuj, bo jak ja robiłem to, jak się mówi, kampanię. Znaczy kampanię, jak przechodziłem pierwszą misję, to miałem zabrać tego kolesia. No. I miałem upatować coś. Było coś takiego, że ja wystartowałem, a on miał wsiąść i nie wsiadł mi. Zapomniałem o tym. No i wróciłem z powrotem. Wylądowałem i on jakoś wszedł i poszedł do góry, tak, i zahaczył o te, jak się mówi, śmigło. I został zabity. Misja nieudana, nie? Jak wyłączyć światło? Na G. Jesteśmy cicho ciemni. U mnie nie włączyłeś światła. Miałem wyłączone. Ja nie. Top that, he says. The Delta guy doesn't say a word. He just shakes his head. Keeps on stirring the cold fire. Ale szczerze mówiąc, wolno się leć tym helikopterem, nie? No wiem. W górę tak trochę może bardziej. Bo no właśnie, robię to. Bo tak w sumie tak... Dobra, podleć wyżej. Teraz, jak lecisz teraz...
kurde, no nie mam jak ci tego wyjaśnić tego teraz. Żebyś leciał prosto i nie musiał się, wiesz, zatrzymywać. Teraz tak się kujasz. Leć Shift i W. Dawaj Shift i W. No ja mam właśnie Shift i W cały czas. No teraz lecę S. Ale nie puszczając Shift i W. Teraz lecisz prosto, widzisz? Masz? Działa? A, to taki jakby napęd bym dostał. To robisz? Taki jakby napęd bym dostał, kurde. No tak. Dobra, ale leć wysoko. Jeszcze wyżej. Z której strony będziesz strzelał? Z lewej czy z prawej? Ja nie będę strzelał. A kto będzie strzelał? Nikt nie będzie strzelał. Dobra, ale to ty se wyląduj, a ja polecę. Co? Ej, no bez joj. Jak ty śmiesznie lecisz, nie? Ej, też mam spadochron. Ja się trzęsę. Dobra, to ty musisz wylądować. Ale ty kupiłeś spadochron, czy jakoś dostałeś? Umiejętność taka jest. Spadochron. Ale fajnie, kurde. Ty możesz się wyskoczyć. Co się stało? Co? Ej, jakaś rakieta na mnie leci! Kurde, namierzają we mnie. Dobra, to ja zaczynam coś nadawać. Nie! Zostawcie mnie! O, dostałem! Ej, chodź mi pomóż, bo ja tu muszę stację nadawczą. No trochę ciężko będzie, bo... Ląduj! Ostrzeżenie dostałem. O, dobra, wyłącz to. No ja by... Znaczy wylądowałem w awaryjny sposób. Ale muszę jakoś do ciebie dojść, tylko nie wiem jak. Zaraz zginę. Już padłeś? Tak, padłem. No biegnę już. Chyba helikoptery lecą do nas, wiesz? No tak, bo musimy tą stację nadawczą obronić. Dobra, biegnę do ciebie. Kto tu? Kurde, z helikoptera we mnie strzelają. Chyba zginęliśmy. Jak pisnie nieudana. No przecież biegnę. No bo nie obroniliśmy stacji. A czym ja miałem? Czym miałem, kurde, bronić? No, wow. Ja miałem bronić, ja niepotrzebnie ją uruchomiłem. Macie. Wow, skąd? Okej, to tyle. To może jednak inną misję. Znaczy nie, możemy powtórzyć jak chcesz, nie? Wiesz, ja to robiłem pierwszy raz. No, ja też. Aha. Tej misji pobocznej jeszcze nie robiłem. Tylko zanim ty byłeś as, w ogóle lecę spokojnie, wszystko mam wylądować, a ty wyskakujesz. Okej, gdzie my wylądowaliśmy? No, ale helikoptera już nie ma, bo został zastrzelony. Mówiłem, awaryjny sposób wylądowałem. Dobra, tu jest misja fabularna, chodź. No, chodź tutaj, no jesteśmy tutaj blisko, przy tej stacji. No, ale i tak jej nie powtórzymy, bo teraz nie powtórzymy tej misji. Dopiero za jakiś czas chyba. To jakoś tak. Dobra, mamy misję zlikwiduj trzech instruktorów. No, więc damy radę, bo jest, ale nic nie. Chodź, idziemy. Dobra, wystawię tego drona, co? Uważaj, tutaj chyba snajper. No jest snajper. Ja się nim zajmę. Położę się. Dobra, snajper leży. Dobra, ja rzucę tego drona. No okej. Okay. Leć malutki. Ty mi oznaczaj, a ja będę, wiesz, ja będę strzelał. Coś mi zagłusza ten, drona. Jak jesteś za daleko, to ten, to ci dron się zagłusza. Nie, mam, w ogóle mam normalną tą, jak się aha, mówi. Aha, widzę, zagłuszono. Znaczy linię, połączenie mam dobre, no. Ja jakąś tą linię mówię. Okej. Okay. Nie ma nikogo. W razie została nam lornetka. Dobra, ja mam taki plus, że ja mam noktowizor, więc... No ja też mam noktowizor. Znaczy ja mam termowizor. Wizjer. Ja chyba informuję, że tu jest czysto, wiesz? Nie jest czysto. Ej! W łóżku ktoś leży. Coś ty zrobił. Co zrobiłem?
Aha, obudziłem gościa. Ty ich pobudziłeś. Okej. Dobra, ich mieliśmy zlikwidować. Dobra, zostało jeszcze trzech. Aha. Ale widzisz, nikt nie dzwonił w żadnych posiłkach ani nic. Widzisz? No nie. Jaka udana akcja. Powiedzmy. Nie. Amunicję tylko sobie weź. Idziemy. O, no kurde, miałem znowu snajperki i znowu jakoś ten. Jak tu się bierze? O Jezu, Jezu, Jezu. Okej, ja tu jestem już na pozycji snajperskiej. Okej. Chyba to drony chyba nie działają. No właśnie. O Jezu. Dobra, to ja weźmę wtedy tą lornetkę. X-em, no, czy pod jakim przyciskiem? B. B. Tam jest ten zagłuczacz dronów. Gdzie? Ojeju, a tu sprzętu jest. Generator prądu możemy im zniszczyć, to wtedy się ten. Dobra. I've got eyes on the captain. Też się czujesz. Dobra. Nie. Chwila. Moja snajperka. Aha, pod X-em chodzę wolno. X-em? No. Dobra. To ty mów ten. Postaram się zrobić to po cichu. No ja już oczyszczam teren. I wyłączę maszyny. No okej, to ty idź wyłączaj maszyny. Ja już trochę oczyściłem. Jeden załatwiony. Idę tam. Dobra. Tylko założę sobie. Hey, we got a narco. Close to the truck. Wounded that bird on patrol. Watch out. Okej, którędy ja bym mógł się tutaj dostać teraz? Gdzie? Do środka? Tu gdzie ja? No. No tam masz taki ten. Płot. Widzisz? No widzę płot. No. Mogłem się dostać. I dostałeś się. Aha, tu są światła, fajnie. My ich będziemy unikać. Okej, ten gościu chyba jest w środku. Postaram się ten wyłączyć. Dobra, ty się postaraj wyłączyć ten zagłuszacz, a ja się spróbuję dostać do budynku i załatwić gościa. Tylko nic nie obiecuję, że pójdzie po cichu jej. Jak po maśle, no? There's a cartel metal over here. It's gonna break some poor thug's heart to lose this. Coś za dużo tu świateł jest. Dobra, ja tu gościa załatwiłem. Dobra, informuję, że jestem przy tej maszynie. I co, do góry muszą wejść? Nie wiem. Spróbuj, może trzeba prąd wyłączyć. To jak chcesz, mogę wyłączyć, to podejdę. Okej, ja sobie tutaj zbadam rzecz jakąś. To płótkę muszę rozwalić, nie? Aby odkryć parę ciekawych rzeczy, odkryłem na mapie. Okej. Co? Idę wyłączyć prąd. Wyłączyłem. Okej. Światło zgasło. Zobaczymy zaraz. Tak, już działa. Drony są ten. No to lecimy dronem. Dobra, tylko że na tym terenie już załatwiliśmy sprawę, teraz tam, 300 metrów stąd. Bardziej w mieście. Tak więc za mną. Uwaga, bo tutaj dwóch ludzi jest na górze. Okej. Czekaj. Dobra, ja bym możesz zaznaczyć? Ja bym proponował pójść się wycofać stąd, tam skąd przyszliśmy. I wtedy byśmy, wiesz, sobie poszli po prostu bokiem. Tamtędy od... stamtąd chcieli tam do miasta podeszli. Co ty na to? No jak wolisz, tutaj... Powiem, że tylko ty tutaj rządzisz, nie? Dobra, chodź, ja cię poprowadzę. Ja tu jestem... Uwaga, bo koleś jakby w naszą stronę. Okej.
więcej nie pójdzie. Nigdzie. Tędy się można wydostać, chodź. Ja już wyszedłem. Ty już wyszedłeś, tak jest sam. Mówiłeś, że tą samą drogą. No już idę tam do ciebie. Ciemno trochę, ale dobra. Tam widać światełka. Sobie włączę na to widok. Dobra, został ostatni gość. To co, robimy tą akcję, że jak wtedy, że ja będę cię osłaniał snajperką, a ty chodzisz, czy wchodzimy? No możemy. Tylko chwila drona wyślę od razu. Ja już tutaj oznaczyłem. Dobra. No już, już jest za mały zasięg, jak zwykle. Dobra. Nie ma to jak być ulepszone, nie? Ej, uważaj! Uważaj! Co? Weź padnij czy coś. Padnij, padnij, padnij! Padłem. Nie. Ja co to jest? Ja trochę podejdę bliżej. Dobra. A ty od tamtej strony podchodzisz? No. Dobra. Ja sobie padnę. Rzucam drona. A ja ci paluszki. Tutaj w tej budynku jest jeden gościu, zauważyłem. Nie oznaczyłem. Dobra. Go niestety. A tu już zaznaczam, nie? No okej, ja też już dronem chodzę. No już mały zasięg, aż kurde no. Widzę alarm. I alarm? Widzę, no. Pan świetny. Alarm chyba może wyłączyć, nie? Alarm? No. A tu jest alarm, dobra. Można było wyłączyć. Informuję, że mają helikopter, nie? No, spoko. Dobra, ja bym proponował... Chwila, jakby tutaj się dostać? Tędy jakoś chyba. Dobra, ja obadam teren. Zaczekaj na mnie! Rafał, czekaj! Nie zostawiaj mnie tu samego. Spokojnie, nadążysz. Żołnierzu. O, wszedłem! Dobra, załatwiłem. Udało mi się załatwić snajpera, ale tak ledwo, bardzo. A ja tu wszedłem, zobacz. Coś jeszcze tutaj mają, poczekaj, co to jest? Panel świetlny. Mhm. Tu jakiś alarm, tu już jest koleś. Dobra. Ostrożnie. Ej, uwaga, w budynku koleś, jakby nad nami, zobacz. Widzisz go? Widzę. Zaznaczyłem go. Załatwiony. O ty. Bany. Okej. Ja se latam. Musimy się postać. Dobra. Dobra, ja mam taką propozycję. Co ty na to, abyś poszedł gdzie indziej? Ty byś zaczął robić rozróbę, byś sobie załatwił jakąś drogę ucieczki, zacząłbyś robić rozróbę. Ja bym po cichu, udałoby mi się dostać do tamtego gościa, bym go załatwił, a wtedy byśmy uciekli. Czyli co, ja mam uciekać jak najdalej od nich, tak? Żeby tak, masz zrobić dywersję, masz ich odciągnąć. A oni zrobią to? Naprawdę? Co? Zrobią to? Tak, zrobią to. Ty idź, o, ty spróbuj się wrócić. To może wezmę auto już ten, tu, bo mam auto, mogę tam pojechać w nich stronę. Dobra, zacznij robić rozróbę, ja spróbuję po ciebie potem helikopterem podlecieć. Dobra, to ja żebyś ich odciągnął. Dobra, to ja wsiadam do auta i już jadę. Jak się trąbi? Nie wiem, czy można by było. Jadę! That's a kill. Ludzie, jestem tutaj. Coś słabo reagują na mnie. No zacznij strzelać, rzucać granaty czy coś. Ja kolesie próbuję rozjechać, on nie chce mnie ten zabić, no nie, no to jest... Dobra, wyskakujemy. Chodźcie do mnie, ludzie. Ej, gramy się. No nie, ekran mi się zrobił mały.
Tango down. Co ci się stało? Ekran zrobił mi się mały teraz mały. I mam czarne też tło. Aha. Fajnie. Mi się właśnie wszystko zatrzymało. Cały świat stoi w miejscu. A nie, oni nie stoją w miejscu. Tylko ten stoi w miejscu. Czyli co się stało? No, mam pełny, mam cały ekran czarny. Aha, musisz od nowa włączyć ten. Dobra, najwyżej ten. Nic nie widzę, to będę hałasował. Coś słychać? Coś strzelam? No ale ty musisz wyłączyć, bo ja tutaj ten. Aktualnie mi cała gra się ten zatrzymała. Bo ciebie jakby nie ma. Ja tu stoję przed gościem, ja ani go złapać nie mogę. Okej, jesteśmy z powrotem po małej przerwie technicznej. Gdyż no, Rafałowi wywaliło trochę grę. Niestety nie udało się. Znaczy się, ja skończyłem tą misję. Udało mi się ją skończyć, bo jak Rafał wyszedł, to udało mi się go złapać, no ale... I ukończyłem. Udało się. Jak ale ci się udało mnie złapać? Nie ciebie, tamtego gościa, którego nie mogłem złapać. No ale no... A skąd wiesz o tym, że on ma na imię Rafał? Ja mówię, że ty wyszedłeś, a ja złapałem tamtego gościa i nie czepiaj się. Ja zrozumiałem, że złapałeś Rafała i teraz tak słucham, jak złapałeś go. Dobra. Dobra, gdzie mam jechać? Dobra, my wylądowaliśmy tutaj. Co my możemy? Zrzut... Odblokowanie wsparcia. Co my byśmy mogli... To wygląda fajnie. Ogółem. Nie wiem, co powiesz? Misja... Główna, czy misja poboczna? O Jezu, dla mnie to obojętnie, bierz co chcesz. To idziemy ja tam, jeszcze raz spróbować z tą stacją nadawczą? No jasne. Okay. Tylko już nie wyskakuj, błagam. No to jest tutaj. Chodź. Gdzie on dojechać? Aha, Czekaj. No, stój. Dobra. Jedź tam, gdzie cię prowadzą. To jest tutaj. Dobra, nic nie było widać, spokój. My tylko przyjechaliśmy służbowo, żeby wam pomóc. Nie potrąciłem nikogo. Teraz tak, przyceluj karabinkiem swoim i naciśnij F, to wtedy zdejmiesz tłumik. Będziemy zadawać więcej obrażeń. Dobra, ale jak to tak w ogóle? Okej. Okay. To teraz musimy bronić. Chodź tu, będziemy bronić. Dobra. Ej, a może bym wziął samochód inaczej bym ustawił, co? Żeby taką barykadę zrobić. Możesz spróbować. Ale oni muszą tutaj podejść do tego guzika, gdzie ja włączyłem? Tak. Czy jak? Dobra, to zobacz szybko barykadę. O Jezu, ale... Dobra, to ty ustawiaj, ja tu staram się bronić. Cofnij się. Ła! Co się stało? Wysadziłeś to nam. Ja nie wysadziłem! Biegaj prosto we mnie. Co za bandziory? Zabiłem cywila. Shit. Ej, ale ja tak tylko tak wjechałem, żeby... Ale ja tylko tak wjechałem, żeby zablokować, nie? A oni we mnie wjechali. Aj, kurde, uleczę cię. Ale wiesz, ja się dopiero uczę. Co mi tutaj robisz? Co mi tu grzebiesz, co? Leczę cię, ratuję ci życie, dobra, uciekamy stąd, dawaj. Transport się skończył, nie? A! Ła! Ła! Czemu tu nie można skakać? Siadaj! Dobra, jedź! Jadę! Uciekam! Jest! Udało się, przeżyliśmy. Ale mi się zacina, nie? Też, nie ma. Tak, beznadziejnie tak raz optymalizowałem. Co? Zamykamy karty. O kurde. Tak jest, tak naprawdę beznadziejnie zaoptymalizowane. Po prostu czasami są takie masakryczne spadki. Nie ma to jak wziąć misję, a ja bym to wszystko zepsuł, nie? Nie ma takiej rzeczy, nie? Klasyk. Dobra. Co my tu możemy wziąć fajnego? To może z tym jednak nie próbujmy. Możemy pojechać do misji...
Tutaj. Tu jest jakaś nagroda, skrzynia, coś. Albo... Nie wiem, nie mogę się zdecydować. Tu jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia. Dobra, zrobimy to. Tylko to jest daleko trochę. Tylko chwilę. To to. To jest bliżej. Dobra, to ja... Widzisz coś, to ja coś tu robię? Tak, słyszę. Co ja robię? Tak mi się wydaje, ty robisz. Powiem tak, Patryk, przerwę nadawaniu. Dobra, to ten... koniec przerwy na reklamy, czy coś. Zobaczę tylko jeszcze na mapę. I tutaj. Tutaj się przejedziemy. Masz zaznaczoną misję? Nie. Nie masz? You know, when I signed on for this op, jest zaznaczona ci się? O, mam. No to dawaj. Ja sobie posiedzę w bagażniku. Dalej, zaprowadź mnie do misji. Zabierz. Okay. Ja sobie posiedzę w bagażniku. Co mówisz? Jeśli pytam w ogóle, co byś robił w pokoju, ale w jednym z tych zachowań chcę wiedzieć. Dobra, prowadź mnie, mój przyjacielu. Wow, coś ty! Okej. Okay. No co, ja jeden przez skrót. Ej, tam jakieś wybuchy są przed nami, nie wiem. No. Strzelać moim ludziom, tylko że jak kazałem im strzelać, to poleciałem tam do tej misji, gdzie muszę ten samolot zabrać, aby go przetransportować. No a oni zaczęli strzelać we wszystko, co popadnie, i samolot wysadzili też. Bo wiesz, jak nie masz z kim grać, to zawsze z botami możesz. A nie są wcale aż takie głupie. Nie robią tego, co byś chciał zawsze. Nie możesz z nimi takich niesamowitych akcji robić, ale i tak jak na boty radzą sobie dość dobrze. Nie musisz się martwić, że wiesz, że... Ten. Ale wiesz, z jednej strony bot zawsze się zauważy prędzej wyroba niż ty jako gracz, nie? No. Nie musisz się martwić, że ich wykryją, bo sobie chyba one nie są do wykrycia. Dobra. Zatrzymaj się. Wsiadam. Fajne auto. Czekaj, mam tu mig założony, czy nie mam? Chyba nie mam. Teraz mam, okej. Okay. Ależ to zacina. Rafał, czekaj. Dobra. Na mnie. Dobra. I leci. Musimy samochód El Pola jakiegoś ukraść. Dobra, to co, robimy dywersję? Uwolniłem niewolników. Znaczy się tych więźniów. Czyli to ja robię na głośno, tak, żeby mnie gonili? Nie. Już nie. Oni tam robią sobie dywersję. That's a kill. Nie ma jak by się przyjać, ale na ten. Jak się mówi, na przynęte, żeby było. I'm looking at a small group of tangos. Okej. Wow, ale mi zacina. Dobra, musimy ten samochód podpieprzyć. Back it up. We rattled somebody's cage.
Strasznie to jest. Kurde. Gdzieś ty polas? Tutaj. Musisz wziąć. A ty ze skrzynki spokojnie, przeglądasz, no, cwaniaku. Gdzieś tam w środku w budynku, gdzieś jest. O Jezu, ale fucking hell! Ej, dostał. Okej. Co, z granatnika dostałeś? Nie wiem, z czego dostałem, ale zginąłem. Musimy podpieprzyć samochód, a nie wiem w ogóle, co ty tam robisz. Bo ja tam próbowałem się przekraść, a ty poszedłeś drugą stroną. Nie wiem, co. Znaczy właśnie... nie, bo widziałem kolesie, że on się ukrywał w budynku i chciałem go zestrzelić. W ogóle mało się zgraliśmy. Że tutaj nie można ten. Tylko zapominasz, że sami nie można tutaj ten robić fikołków takich, że tam jest bardzo coś w tym stroju. Mało się zgraliśmy, idziemy jeszcze raz. To już chyba będzie ostatnia misja, jaką dzisiaj wykonamy sobie. This is the garage. Sound off if you spot Polito's car. Roger that. Hines and a small group of tangos. Got another one right there. Okay, uwaga, jest tutaj zwiadowca, nie? Dobra, ja tutaj uwolnię ludków, aby zrobili nam rozróbę. Oni będą odciągać uwagę. Trochę. I got eyes on a mounted weapon. Mm-hmm. Ale fajne auto. Dobra, chodź, my musimy ukraść samochód jakiegoś El Pola. Dobra, to tam tutaj podchodź. Ja ty tam postaram się jakoś zaznaczyć, dobra? Oj, nie wyszło mi coś. Aj, popsułem. Co? Chciałem gościa załatwić, ale trafiłem w słup. Myślałem, że się kula przez niego przebije przez ten słup. Oła! Leżysz? Nie. Nie. Jeszcze się trzymam. Uważaj, bo coś tu chyba... Ja pierdolę, co oni tu głośno tak strzela? Oni nie mają jakieś działko? Chyba mają. Dobra, my musimy się przedostać tam do tego pojazdu, Rafał. Au, dostałem. Musisz mi pomóc. Gdzieś ty poleciał z drugiej strony. No muszę. Oj, oj. Chodź, chodź. Ale gdzie ty jesteś ukryty? No tutaj wpadłem w ten. Uważaj, tutaj gość gdzieś za tym, za parawanem jakimś, znaczy się za murem stoi. Dobra, podchodzę już tam. Biegnę. Dobra. Leczę. No spokojnie. Stawaj, jeszcze czas był, więc spokojnie. Oj, widziałem tam. Ale odkryj nas! Czekaj! W ogóle ta kamera nie poczyni mi się tak brać. Chyba tu z moździerza nawalają. No jak on... Podejdę mu. Dobra, tam jest samochód. Musimy go ukraść i... Bierz to i strzelaj. Ja cię osłaniam tyły. Kurde, znowu cywile. Czemu te cywile... Ci cywile tak wyglądają bardzo jak zwykli ludkowie. Gdzie oni są? No to jest śmieszne, on do mnie nikt nie przychodzi. O! O kurde. Patron. Ale chyba z przodu, nie? No nie, muszę od mojej tyłu, strony. Nie? A minigana tam ma przecież. Ała, ostrzeliwują mnie. To co, bierzemy auto i uciekamy? Tak, na dół musimy się dostać. To chodź. Ej, amunicji ja już nie mam. U
jakoś tak szybko przejdzie? Kurde, leżę. Ej, tu na dole jest gościu. Jak? No. Się okaże, że zaraz ja padnę. Tutaj stoi Wo! Nie mogę podejść, nie mogę. Widzę. Szybko. Kurde, no taka ostatnia akcja miała być ładna i... Ja. Jeszcze amunicja mi się skończyła. Poczekaj, postaram się jakoś tu przyjść do ciebie, ale nie dam rady chyba. Kibelek. Okej, tutaj gościu... Zaraz obok mnie gościu stoi. I on się patrzy w drugą stronę, więc spokojnie możesz go zajść od tyłu. Ło! To czemu już w niego nie strzelasz? No strzelałem! Dalej, szybko podnieś mnie. Ale jaki pancerz mają? Czekaj, bo ja... Widzę bardzo czerwono. Czekaj. Biegnę! Dobra, podnieś. Biegnę! Na co robię? Całuję się? Dobra, bierzemy ten samochód i spieprzamy stąd. Ja kieruję. Szybko! No szybciej! I spadamy stąd! Widzisz, czy jedziemy? O kurde, ale zacina. O Jezu, ale mi zacina! O, już zepsułem. Jezu, ej, no mam 15 klatek, serio? Kto ma prowadzić? Dobra, jadę! Jezus Maria. Jeju! Nie! Mam jechać, czy jak? Dobra, spróbuj ty jechać, bo ja tu nie daję rady, nie wyrabiam. Jezu, czemu mi tak... 15 klatek. Nie. Za co? Dobra, i teraz muszę dojechać do tego punktu. Tak. Jezu, co myśmy z tym autem zrobili? Wierzę. Ej, my chyba coś tu gonimy. Nie, to zostaw, to jest misja poboczna. Dalej, jedź do punktu. Jezus Maria. Tam do tego, tam gdzieś najdalej, tak? No. Ale, kurde, czemu mi tak zaczęło zacinać nagle? I przestać nie, znaczy się cały czas zacinało, ale teraz, o Jezu. Jeszcze tekstury mi się nie wczytały znowu. W ogóle. Jezu, znowu ten cywil rozjechał, no super. O Jezu, ale mi teraz gra się wiesza. A mi dobrze chodzi. A mnie nie, mnie w ogóle tutaj tekstury się nie wczytały. Za długo grałem. No i auto. Proszę bardzo, auto oddane. Wysiąść chyba musimy. Dziąc. All right, now it's up to Bowman and the team. Go check the car's GPS for locations where Yuri and Polito may be hiding out. Okay. O Jezu, ale mi zacina. Dobra. O, teraz się ogarnęła. To przez ten samochód. O, teraz... Nie mam 30 klatek, ale jak się ruszę, to nie spada. Czekaj, ja chyba wiem, co ja muszę zrobić, żeby mi przestało zacinać. Frag out, get some. Oj! Do granaty rzuciłeś mi tu. No ej, czemu? Ja w ogóle amunicji nie mam. Zero. O. No i znowu żeś mnie zabił. Ja cię rozjechałem? Serio? Ja tu próbuję ten samochód wysadzić, a ty... Ty mnie... Nie, dobra. Musimy to już kończyć. O. Gdzie mój motor? Nie ma motora.
się pali. Dobra, tak więc... Dobra, więc to będzie na tyle w tym odcinku z bety, otwartej bety Ghost Recon Wildlands z w kooperacji z obcym RM Rafałem. Ile ty masz tych granatów? Nie wiem, dużo. Przecież co chwila mogę sobie tutaj stąd brać. Dobra, więc co? Dziękujemy wam za oglądanie. A ja jestem Shadow62, ze mną był ten, Rafał. Pożegnaj się. Cześć. Cześć. Dobra. Dziękujemy wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć.